Z badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi wynika, że ich uczestnictwo, takie dobrowolne uczestnictwo w kulturze jest praktycznie znikome i stąd ta oferta musi być przede wszystkim dostosowana do nich. Musi być z nimi przedyskutowana, musi być pod nich profilowana. Niezwykle ważne są tu właśnie relacje. Relacje, które teatr czy ludzie, którzy będą tutaj pracować, będą oferować młodym ludziom. To jest tak naprawdę kontynuacja dawnej idei tego teatru, kultywowanej, to trzeba przypomnieć, zainicjowanej przez pana dyrektora Federowicza, polegającego na tym, że trzeba wyjść do ludzi młodych, szczególnie tej młodzieży, która wchodzi w wiek dorosłości, najeżony różnymi trudnościami, żeby poprzez sztukę przygotowywać ich do życia, a także pokazywać im trochę inny świat. I do tego też, do tej idei nawiązuje Teatralny Instytut Młodych, w którym jesteśmy. Bardzo ważna instytucja, ponieważ ona tak naprawdę instytucjonalnie, organizacyjnie próbuje odpowiedzieć na te potrzeby dzieci i młodzieży, które w Hucie występują, żeby ich zachęcić do sztuki teatralnej. Muszę powiedzieć, że zainwestowaliśmy tu jako miasto 27 milionów złotych, 5 milionów wniosła Unia Europejska. I powiem tak, że to są bardzo dobrze wydatkowane pieniądze. Budynek pierwotnie był budynkiem magazynowym, technicznym, administracyjnym teatru z jedną małą sceną, taką bardzo, bardzo kameralną na 80 widzów i powstał pod koniec lat 60. jako zaplecze dużej sceny Teatru Ludowego. W tym momencie jesteśmy w budynku, który posiada 3 sceny w różnego rodzaju ukształtowaniu widowni. W tej akurat sali kolorowej widownia jest stała na ponad 150 widzów, miejsc. Też fotele specjalne są wymyślone pod tą dziecięcą widownię z możliwością takiego łączenia w takie ławki albo podłokietniki, albo bez podłokietników. Do tego przestrzeń takich wspólnych dla spędzania wolnego czasu z fajną, też kolorową kawiarnią na samym parterze z możliwością wejścia w plener z jakimś ogródkiem kawiarnianym i tego typu funkcjami. Do tego oczywiście są przestrzenie biurowe dla naszych pracowników, dla takich działów kreatywnych, działów promocji, działu edukacji kulturalnej, teatralnej, no i organizacja widowni.